Cześć, witajcie podróżnicy z tej strony Grid. Jako że zbliża się koniec roku, Halo Games postanowiło dać nam szansę na powtórzenie wszystkich ekspedycji, które się w tym roku odbyły. I tutaj dosyć spore zaskoczenie, moje, zresztą chyba nie tylko moje, ponieważ nie są to, tak jak zawsze były, trzy ekspedycje, nie są to cztery ekspedycje, jest to pięć ekspedycji. I teraz tak, na każdą z ekspedycji będziecie mieli dwa tygodnie czasu. Zaczynamy... Poczekajcie, zaraz tutaj sobie zerkniemy, sobie omówimy każdą z tych ekspedycji na szybciutko, co można za nie dostać i od kiedy będą dostępne. Czyli tak, zaczynamy od ekspedycji Omega. Ekspedycja Omega rozpocznie się 27 listopada, czyli dzisiaj, będzie trwać do 11 grudnia. Może będę mówił tylko o tych ciekawszych rzeczach do wygrania. Do wygrania, do zdobycia oczywiście, nie do wygrania. Łamacz zrodzony z gwiazd. Niektórym się podoba, innym się nie podoba. Kto zna jego pochodzenie, zapewne będzie chciał go mieć. Bardzo fajny statek, który potrafi zawisnąć w powietrzu, tak samo jak robią to myśliwce strażników. Plecak Atlasa, no to wizualizacja naszego plecaczka, nic szczególnego. Beru Atlasa. Jeżeli ktoś go nie posiada, to chociażby dla samego tego berła warto tę ekspedycję zrobić. Naprawdę jest zajebiste. No i dalej wizualizacja naszej czaszki. No i jakieś tam plakaty do ozdoby bazy. Drugą ekspedycją, jaką będziemy mogli powtórzyć, jest ekspedycja Adrift, czy też Rozbitek, bo chyba tak była przetłumaczona na polski. Ekspedycja 13. można zdobyć tytuł włóczęgi, naklejkę, sztandar, żelazny sęp. I teraz tak, pomimo że jest to hauler, pomimo że jest to transportowiec, powiem wam, że stateczek całkiem zacny, naprawdę całkiem fajnie się nim lata. Żelazne panele, czyli personalizacja wyglądu statku. Fregata. Przeklęta fregata bardzo fajnie wygląda, kiedy lata obok naszego frachtowca, więc też jest warta zdobycia. Pomimo że to no, nie jest żaden interaktywny statek dla nas, to myślę, że warto ją mieć. No i oczywiście zwierzaczek, farba maskująca do przyozdabiania statków i sporo dekoracji naszej bazy. Drift będzie od 11 do 25 grudnia. Ekspedycja 14, czyli ekspedycja likwidatorzy. Będzie trwała od 25 grudnia do 8 stycznia. Do wygrania oczywiście zwierzaczek, personalizacja wyglądu naszej skromnej osoby, bardzo, w sumie cały pancerz tutaj mamy do zdobycia. I do tego dochodzą oczywiście dekoracje bazy, naklejki, sztandary i tak dalej. Ekspedycja 15, wodnik, czy też Aquarius, będzie trwała od 8 stycznia do 22. Do zdobycia plecak, wędzisko. Nie wiem, czy jest lepsze, czy jest większa szansa zdobycia rybki na tej wędce niż na tej, którą możemy kupić na anomalii, ale wygląda zdecydowanie fajniej. No i oczywiście cały podmorski pancerz, sztandar i figurka, którą możemy udekorować nasz statek. Tutaj nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że figurka podnosi dopalacz naszego statku, ale mówię, nie jestem do końca pewien. Więcej na ten temat powiem w filmie o statkach, który mam zamiar w końcu zrobić.
No i ekspedycja 16, Przeklęci, czy też The Cursed, od 22 stycznia do 5 lutego będzie trwała. Do wygrania kolejny statek, czyli na 5 ekspedycji, które będą trwały 2 miesiące mniej więcej, możemy 3 statki zdobyć. Herald Granicy, oczywiście świecące jajo, maska, całkiem fajne urządzenie do naszej bazy. Do tego smuga plecaka, no i plakaty, tytuły, pierdoły standardowe, nie? Także niecałe 2 miesiące, 5 ekspedycji, każda trwająca 2 tygodnie, nagród od cholerci, z czego niektóre naprawdę warto zdobyć. W sumie wydaje mi się, że wszystkie warto zdobyć, ale niektóre bardziej niż inne. Także co? Ja odpalam ekspedycję Omega. Raczej nie będę jej robił na żywo, ale będę wrzucał filmy z nich. Także jeżeli gdziekolwiek byście utknęli, czy mieli jakiś problem, to będziecie mogli się do nich odnieść, poszukać, popatrzeć. Z pewnością znajdziecie tam rozwiązanie. No i co? Widzimy się pośród gwiazd. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Na razie.